Dominik Maczuk. Dominik, powiedz mi, jak smakowała ta bramka zdobyta przeciwko Górnikowi Łęczna, no pierwsza na zapleczu Ekstraklasy? Na pewno jestem zadowolony z tego, że udało się strzelić bramkę, ale bardziej jestem zadowolony, że w końcu nam się udało wygrać, bo gdzieś te pierwsze dwa mecze, remis i porażka, teraz wygrana na pewno nam dodała skrzydeł i mam nadzieję, że będziemy już tylko wygrywać. Od początku było widać, że jesteś mocno naładowany w tym dniu. Nie miało wpływ na to w ogóle, że trener Probierz oglądał to spotkanie z trybun? Szczerze powiem, że nawet nie wiedziałem. Dopiero po meczu dowiedziałem się, że trener Probierz był na trybunach i oglądał mecz. Dlatego nie wiedziałem, nie skupiałem się na tym. Skupiałem się na tym, żeby zrobić swoją robotę. Udało się strzelić bramkę, udało się wygrać mecz, udało się zagrać też na zero z tyłu i jestem zadowolony. Ale no trzeba przyznać, że niosło Ciebie, prawda? I tak widać było, że jesteś tak no, napakowany w tym dniu. Wyjątkowo dobrze się czułeś. Tak, tak. Fizycznie się dobrze czułem. Też ta bramka na początku meczu dodała mi więcej pewności siebie. Już przez cały mecz można powiedzieć, że byłem sobą i byłem dobrze przygotowany do tego spotkania. No, przykładem tego jest, no, mam przed oczami bodajże 90. minuta, a Ty jeszcze kolejny rajd przez całe boisko. No, niedużo brakło, miałbyś jeszcze asystę. No szkoda, że nie udało się zamienić na bramkę, ale tak jak mówię, w tym meczu byłem bardzo dobrze przygotowany kondycyjnie, fizycznie, miałem dużo sił, było widać nawet pod koniec meczu. Szkoda, że nie udało się jeszcze dołożyć do bramki asysty, ale najważniejsze, że udało się wygrać spotkanie. Rozdział Górnik Łęczna zamknięty, teraz otwieramy rozdział Ruch Chorzów. Bez zakłóceń przebiegają przygotowania do tego spotkania? Bez. Myślę, że tak jak do każdego meczu przygotowujemy się tak samo. Trzeba będzie pokazać, wyjść, wygrać to spotkanie. Na pewno ciężki będzie to mecz, bo Ruch jeszcze nie przegrał w tym sezonie. Dlatego trzeba będzie wyjść, wywalczyć, wygrać swoje i mam nadzieję, że będziemy się cieszyć. To będzie troszkę inny mecz, tak energetycznie można powiedzieć, niż ten z kwietnia, bo wtedy no, mówiło się o tym meczu długo, długo już przed nim. Teraz to jest po prostu czwarta kolejka i to chyba łatwiej tak naprawdę dla Was. Tak, nie ma żadnej dodatkowej presji, tak jak było to w kwietniu, było głośno o tym od samego początku. Tutaj to jest normalne spotkanie, czwarta kolejka i trzeba wygrać. Czego spodziewasz się po najbliższym przeciwniku? Raczej nie mamy co liczyć, chyba że przyjadą grać otwarty futbol. Czy może jednak nas zaskoczą? Myślę, że też będą chcieli grać w piłkę, podobnie jak my. Będą chcieli pokazać, że są lepsi, lepiej przygotowani. Będą chcieli, myślę, że będą chcieli grać w piłkę, nie będą wybijać. Ale zobaczymy, jak przebieg spotkania będzie wyglądał. A śledziłeś sobie zmiany kadrowe w Ruchu, no to taki inny Ruch, można powiedzieć, niż ten z poprzedniego sezonu. Tak, śledziłem. Widziałem, że dużo zawodników odeszło, dużo zawodników przyszło, także ta kadra jest na pewno inna od tej, co była w drugiej lidze, ale my swoje robimy i trzeba się dobrze przygotować. Dziękuję bardzo. Dziękuję.